Znajomy widok, śniadanie. Tak mi się dobrze spało. Deszcz dudnił w kabinę w nocy. Chłodnia się odpalała bardzo rzadko. Że mam 12,5 godzin pauzy. Nie szkodzi. Na spokojnie robię śniadanie. I dzisiaj, mówię, dojadę gdzieś do Meresenhat najprawdopodobniej. Żeby miał rano prysznic. Mimo wszystko dzisiaj staję i tak na prysznic za godzinę po tym, jak ruszę. No stąd mam do truckstopu, gdzie będę tankował niecałą godzinę. Także do Meresenhat prawdopodobnie będzie 11 godzin. Zobaczę, jak się będzie czuł, jak się będę czuł. No może dojadę dalej. Ale mój cel dzisiaj to Meresenhat. No i jutro, żeby sobie zostawić. O, właśnie chłodnia się odpaliła. Ja odpalam przegląd, zjem i spadam. Dzisiaj stwierdziłem, że mam ochotę na kanapkę z samym pomidorem. Jakąś sałatą. Wędliny jeszcze mam, ale dzisiaj stwierdziłem, że chcę z samym pomidorem. Że wszystko efektownie zużywam. Jak zwykle. Dobra, kawka już jest gotowa. No jestem gotowy do jazdy. Ale się wyspałem, mówię wam. Całkiem sympatyczna rajsteria. Wyszedłem w nocy do ubikacji. Komary gryzą też niemiłosiernie tutaj i mi dwa wleciały do kabiny. Będę musiał posprzątać, bo są ślady krwi. Dobra, śmieci, recykling, pozbędę się recyklingu i wynocha. Recycle everywhere. Właśnie powinno być więcej takich miejsc dla kierowców, szczególnie w Stanach i w Kanadzie. Alberta w tym jest dobra. Bo w Ontario tylko na service center, na truckstopach nie, w Quebecu to samo. Dobra. A tak to wożę tą torebkę z recyklingiem i Montrealu dopiero, nie? Czasami brakuje miejsca. A kierowcy też produkują dużo śmieci, jak żyją w trasie. Z czego część można do recyklingu. A paliwa trochę mniej zejdzie, bo jest mniejsza różnica temperatur, nie? Zimą to mało schodzi. Dobra, tutaj wszystko dobrze. Wczoraj się zaglądałem przez ten lufcik, czy ładunek ładnie stoi. Nic się nie przewróciło. Znaczy, że kierowca nie jest najgorszy. Szyby czyściutkie po wczorajszej myjce darmowej. I tak się białka dzisiaj uzbiera na preriach. Zobaczymy, jaka pogoda będzie, jak dojadę do Alberty. Stopni. Idealnie się spało. O, myślałem, że wleciało. To na zewnątrz. Jedna, druga. To są mędy. Rządne krwi. Dzisiaj ze względu na wczesną godzinę pojechałem południową obwodnicą Winnipegu. No i standardowo godzinę sobie daję na wszystko. Zaraz zobaczymy, ile chłodnia spaliła w ciągu 40 godzin, no 40,5 godzin paliwa, żeby utrzymać mrożonkę na minus 20. Tak było pół na pół, bo znaczy nawet nie pół na pół. Nie no, wczoraj było gorąco, ale jedna noc była chłodna. No można powiedzieć, że 1/3 upału, 2/3 temperatury umiarkowanej, ciepłej. Mały ruch dzisiaj, w niedzielę, o dziwo. Szybciutko tankujemy, kąpiemy się i spadamy. 50 litrów na 40 godzin, czyli ciutko ponad litr na godzinę. Niezły wynik. Miałem problem z pompą, bo nie działał jeden wąż. Resetowali dwa razy pompę, dalej nie działał, więc przebliżyłem się i zaatakowałem z jednego węża drugi bak, tak jak w Europie. Ale bo tutaj nie ma takich długich węży, nie? Masakra. Zawsze, kurde, mam pecha z tymi pompami. Dobra, idę się wykąpać. Przebrane, przebrane, odświeżone. Jeszcze jeden postój dzisiaj na żarcie, ale troszeczkę późno dzień zacząłem, tak czuję się, że jakbym był spóźniony, ale nie jestem spóźniony, bo mam czas, tylko po prostu ja jestem porannym ptaszkiem i dziwne dla mnie jest spać aż do 8 rano, nie? Dzisiaj, który ja ruszyłem? Po 9 jazdę, no. To jest rzadkość w moim przypadku, no ale i tak mam czasu, a czasu.
dzisiaj pojadę na przykład do 10 wieczorem, to o 10 rano będę, znaczy tak, znaczy mniej, bo już mam godzinę pauzy wykręconą, to 9 godzin, to o 7 rano już bym mógł jechać, czyli o 5 rano tutaj, a mi zostanie 500 km, a wizacja na drugą po południu, więc czasu, luz. To mówię, tak się dziwnie czuję, bo to nie mój styl. Patrząc na flagę, to wiatr mamy boczny, ale pchający od tyłu, czyli nie będzie najgorzej. O! Na początku obwodnicy Winnipegu zaczęli remontować, już wypada niektóre odcinki zrobić, bo tutaj jest tragedia. Okej, prairie, czyli nic ciekawego. A na preriach nic się nie dzieje. Stanąłem na ten obiad. Zawsze chciałem stanąć tutaj. W sumie pojechałem tylko półtorej godziny i już stanąłem. Zawsze chciałem stanąć na tej imperesteria, jest, nie wiem, tutaj jest jakiś kamp Hug. I tutaj jest fajne miejsce, żeby w sumie pauzę dziesiątkę kręcić, nie? Blisko drogi, jest zjazd. No i to jakiś punkt informacyjny, żeby zobaczyć, co to jest. No dzisiaj mi idzie naprawdę bardzo powoli. Ubikacje są, stoły piknikowe, idę przeczytać, co jest. O, i tu campsites nawet są jakieś, że można się rozbijać namiotem chyba. Dobrze, czy tam? No, dużo tu informacji nie ma. Dobra, lecę dalej, ale sympatyczne miejsce, żeby stanąć. Można połazić po lesie. Ale mi się... Dzisiaj nie mam czasu, trzeba jechać. Kurde, już druga po południu. Ja jeszcze dzisiaj nic nie ujechałem, teoretycznie. 3 godziny, czy dwie? Nie, 3. Mówię, dzisiaj do końca nie będę jechał. No, słoneczko grzeje, to i chłodnia wariuje. Alright. Następny stop wieczorem przed 3 godziny przed ten, jeszcze na kanapkę stanę. O! Dobra, lecimy. Policja zatrzymała trakę, trzeba zmienić pas na preriach i zwolnić do 60, ja zwolniłem do 50. Policjant machnął ręką i podziękował, że zwolniłem. Jadę sobie w najlepsze. Patrzę, coś tutaj schodzi. Pająk. Skąd on się wziął? Na bazie chyba. Ale jak on wlazł do środka? Ja cię kręcę. Spuszcza się. Niezłe. Muszę go jakoś wyeliminować. Przecież kurde, założę mi kolonię pająków w trakcie. Dojeżdżam już do Regina. No idzie dobrze na prairiach. I słucham sobie podcastów. Niestety już nieżyjącego redaktora, antropologa Serge Bouchard. Bardzo, bardzo znana postać w quebeckim radiu, znaczy w francuskojęzycznym radiu w Kanadzie. Przed chwilą słuchałem historii pociągów europejskich, wszystkich, no ale. I taka ciekawostka, którą się dowiedziałem, jak budowali, w ogóle byłem zdziwiony, że tak szybko wybudowali transkontynentalną kolej między Chicago a San Francisco. 6 lat im to zajęło i to były dwie firmy, które się robiły sobie konkurencję. Jedna zaczęła w San Francisco, druga w Chicago i w połowie, jak już zaczęli budować równolegle tory obok siebie mniej więcej, rząd amerykański zmusił ich, żeby się połączyć te tory, żeby szlak już był gotowy, nie? Taka ciekawostka. Teraz będę słuchał podcastu o wojnie i tak mija czas na preriach. Najlepszy właśnie sposób na spędzanie czasu to sobie puścić jakiś ciekawy podcast, który cię wciągnie, zainteresuje i wtedy czas leci bardzo szybko. Mam bardzo, bardzo charyzmatyczny głos. Poruszał wiele ciekawych tematów i był bardzo, bardzo dużo mówił. To była jego misja, tak, w pewnym sensie, o pierwszych nacjach w Kanadzie, w Stanach.
I bardzo lubił trackerów. Też napisał tezę na uniwersytecie o nich. O nas. Słuchałem też jego audycji, serii audycji na temat trackerów w latach 50-tych, 60-tych, jak dowozili z Montrealu na północ towary do budowy dużych tam hydraulicznych. Także tak. Taka ciekawostka i moje zainteresowania podcastowe. Nic się nie dzieje na preriach, tylko takie ciekawostki. Emergency scene ahead. Coś się tutaj jarało, czy coś? Dojeżdżam już do Swift Current. Jeszcze godzina 50 do granicy. A, jakiś pożar musiał być czy coś. No bo niekoniecznie mógł ktoś zasłabnąć też, nie? Ale karetki nie widziałem. Pierwsze co przyjeżdżałem, w każdym miejscu strażacy. Nie wiem. O co tu chodziło? Ale nie widać, żeby tak się aż bardzo zjarało. No dobra, Swift Current, godzina 40 do granicy z Albertą. No i chyba tam rzucę kotwicę. Jak mówię, jechać do Medicine Hat, ale nie chcę jechać na Truckstop, bo nie będzie za bardzo co. Na tym Truckstopie tam nie chcę stawać obok innych z tą moją chłodnią, nie? Ten Truckstop w Medicine Hat raczej jest taki ustawy zawsze, więc do zachodu słońca jadę, o, czyli do 11, prawdopodobnie 3 godzinki jeszcze, tylko za Medicine Hat, gdzie tam można stanąć, do Brooks nie ma nic chyba, ostatnia prosta w Saskatchewan, zaraz wjedziemy w Albertę i chyba stanę na Esteri, no. Do celu 370 km. Mam dokładnie 13 godzin na pauzę i jeszcze sobie zostawiam zapas godzinny, nie? Także może wykręcę 12 godzin. Tak myślę, pojechać do Medicine Hat, no ale co ja w tym Medicine Hat? Co mnie to zmieni? Nic mnie to nie zmieni. A tu przynajmniej na Resterii będzie spokój. Ja nie będę nikomu przeszkadzał chłodnią. Ruszę sobie o powiedzmy 10:30 rano. Liczyć 4 godziny jazdy, to jest 2:30 rano. Co ja gadam? 10:30 rano, plus 4 to jest 2:30 po południu. Odjąć 2 godziny, bo w Calgary jest 2 do tyłu, to mi daje 12:30, a mam awizację na 2 po południu. Jak zacznę zmianę o 10:30 plus 16 godzin, to jest 10 wieczorem. 2:30 nad ranem, o północy muszę skończyć, a drugi rozładunek mam o 8 wieczorem, 10 palet, więc powinno być ok. Więc kotwiczę się tu i dziękuję, do widzenia. Właśnie wjechaliśmy na Albertę, za kilometr jest rest area, na której rzucam kotwicę, postanowione. Kurde, czemu ta rest area taka zawalona, normalnie są pustki. Ale śmiesznie, kosi. Jeszcze raz takie widzę. Kosi i od razu robi te. Kostki. Dobra. Chcę być dalej od autostrady, nie. Tam. Miejsce za flatbedem i przed transportem krów. I pięknie. Koniec pracy na dziś. Chylę sobie okienka, wieje gaterek, będzie przewiew. O to właśnie chodzi. Tyle na dziś.